Nie musimy chyba mówić, że prawie nic nie łączy Ziemi i Jowisza. Nasza planeta jest malutka, urocza i żyją na niej słodkie pandy. Z kolei Jowisz to gazowy potwór z szalejącymi huraganami, które nigdy nie ustają. Gdybyśmy mieli upaść na tę planetę, moglibyśmy dosłownie przez nią przelecieć. Co by się jednak stało, gdyby nasza Ziemia była rozmiarów ojca Układu Słonecznego? Wow, byłoby bardzo fajnie. Jowisz jest tak wielki, że mało kto potrafi pojąć jego prawdziwe rozmiary. Promień tego gazowego olbrzyma jest 11-krotnie większy od Ziemi, a on sam jest około 316 razy masywniejszy. Czyli, żeby zmienić błękitną planetę w drugiego Jowisza, musielibyśmy 11-krotnie powiększyć jej promień, a gdyby gęstość pozostała taka sama, masa nowej Ziemi musiałaby proporcjonalnie wzrosnąć. Byłaby więc 4-krotnie większa od tej Jowisza. Takie zmiany oczywiście pociągnęłyby za sobą szereg konsekwencji. Pierwsze, co byśmy od razu zauważyli, to nie rozmiar. Grawitacja w porównaniu do starej Ziemi byłaby 11-krotnie silniejsza. Uczeni mówią, że moglibyśmy przeżyć na planecie z większym przyciąganiem grawitacyjnym, pod warunkiem, że nie przekraczałaby 5-krotności tej obecnej. Załóżmy jednak, że jesteśmy ryzykantami, zawsze gotowymi na każde wyzwanie matki natury. Jak wyglądałoby nasze życie? Cóż, niezbyt przyjemnie. Po każdym postawionym kroku musielibyśmy usiąść na ławce i złapać oddech, jakbyśmy przebiegli maraton. Byłoby nam tak trudno chodzić. Aha, i powodzenia ze wstaniem z ławki. Żeby jakoś poruszać się po tej planecie, musielibyśmy wykształcić bardzo silne mięśnie. Koniec ze śmieciowym jedzeniem. Potrzebowalibyśmy dużo mocy tylko po to, żeby dojść do lodówki. Siła grawitacji wpłynęłaby nie tylko na nasz ruch, ale również na gabaryty wszystkich obiektów na planecie. Wiecie, że astronauci rosną w stanie nieważkości? Jeśli macie kompleks wzrostu, to może być dobre rozwiązanie. Równocześnie jednak za sprawą tak silnej grawitacji wszyscy bylibyśmy niscy i dotyczyłoby to nie tylko ludzi. Inne rzeczy, chociażby drzewa, też byłyby bardzo małe. Aby rosnąć wzwyż, muszą przecież transportować wodę z korzeni do gałęzi, co w takich warunkach byłoby nierealne, zmieniłyby się w skromne krzaczki. Tak samo góry. Nawet najwyższe z nich stałyby się bardzo niewielkie, wtedy przynajmniej każdy mógłby zdobyć Mount Everest. Tak samo byłoby ze zwierzętami. Nasi milusińscy musieliby szybko ewoluować w napakowane korgi, żeby móc jakoś chodzić. No i pożegnajcie się z ptakami. Jeśli myślicie, że to dużo, dodajmy jeszcze coś. Byłoby nam bardzo trudno oddychać. Dramatycznie wzrosłoby ciśnienie atmosferyczne, ponieważ Ziemia zaczęłaby przyciągać do siebie powietrze z niewyobrażalną siłą. Czulibyśmy jego ciężar dosłownie na naszych barkach. Pamiętacie, jak mówiłem o przerwie po każdym kroku? To wyobraźcie sobie, że teraz musielibyśmy oddychać przez poduszkę. Tak, ale to i tak nie wszystko. Ciśnienie atmosferyczne odgrywa ważną rolę w procesach cząsteczek wody. Ugotowanie jej lub zmiana stanu skupienia do lodu byłaby znacząco utrudniona. Większość lodowców by stopniała i nie zobaczylibyśmy na niebie ani jednej chmurki. Wszelka para wodna z impetem opadłaby na ziemię w postaci ulewnych deszczy. Mielibyśmy szczęście, gdyby nie nastąpiła żadna powódź. Co jednak ciekawe, całe to szaleństwo miałoby swoje plusy. Przykładowo, wokół nas zrobiłoby się więcej miejsca. Jeśli rzeczywiście nie dochodziłoby do ciągłych powodzi na Ziemi, pojawiłoby się mnóstwo porzuconych obszarów. Może ceny Ziemi w końcu by spadły, ale wszystkie nieodkryte zakamarki świata najpewniej pozostałyby nieodkryte, ponieważ podróż morska byłaby prawie niemożliwa. I nie dlatego, że żegluga byłaby utrudniona, ale ponieważ wszystkie zbiorniki wodne Ziemi stałyby się 10-krotnie większe. Sama myśl o zgubieniu się na oceanie przeraża. No więc teraz wyobraźcie sobie, że on sam, chociażby Atlantyk, byłby 10-krotnie większy i głębszy. To ja chyba zostanę w domu. Także zapomnijcie o żegludze, tak samo o lotach samolotami, albo o podróżach w kosmos, a to wciąż nie koniec. Gdyby Ziemia była rozmiarów Jowisza, na całej planecie szalałyby wulkany. Ze względu na zwiększoną masę, Ziemia stałaby się potwornie niestabilna, wymarłe wulkany powróciłyby do życia i wszędzie panoszyłaby się lawa oraz toksyczne gazy. W 1883 roku miała miejsce najbardziej destrukcyjna erupcja wulkanu w historii ludzkości. Była to erupcja Krakatau.
Wybuchł na małej wysepce, fakt, ale konsekwencje poczuli wszyscy mieszkańcy Ziemi. W jej wyniku została zniszczona cała wyspa, powstały liczne tsunami, a obłoki toksycznych gazów osiągnęły długość wielu kilometrów. Wyobraźcie sobie to wszystko, ale 10 razy gorsze. Tak właśnie by było na Jowiszo podobnej Ziemi. Erupcje te siłą przypominałyby uderzenie meteorytu Chicxulub, tego, który zmiótł dinozaury z powierzchni Ziemi. Po tym zdarzeniu na całej planecie w powietrze wzbiły się tumany toksycznych gazów, wywołując jedno z największych wymierań w historii planety. Co gorsza, musielibyśmy pożegnać się z polem magnetycznym. Taka geologiczna wisienka na planetarnym torcie. Pole to jest bardzo ważne dla wszystkich form życia na Ziemi. Jak mówi Rory Burns z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, broni ono naszą planetę przed wszelkimi kosmicznymi paskudztwami, czyli najróżniejszym promieniowaniem i wiatrami słonecznymi. Zewnętrzne jądro Ziemi, na które głównie składa się stopione żelazo, odpowiada za tworzenie pola magnetycznego. Gdyby ilość oddziałującego na nie ciśnienia zwiększyła się ze względu na grawitację, uległoby ono utwardzeniu. W rezultacie nasze pole magnetyczne by zniknęło, a my bylibyśmy wystawieni na skutki promieniowania kosmicznego. Aż strach pomyśleć, co by było dalej. No dobra, skoro wiemy, że życie na nowej Ziemi byłoby koszmarem, to co z kosmosem? Pewnie słyszeliście kiedyś, że Jowisz dzięki swojej potężnej grawitacji broni nas przed asteroidami. Cóż, teraz to byłaby nasza działka. Co roku ten gazowy olbrzym doświadcza około 24 tysięcy kolizji. To czekałoby nas. Pamiętacie, jak mówiłem o meteorycie Chicxulub? Do podobnych kataklizmów dochodziło na Ziemi średnio co 100 milionów lat. Gdyby jednak nasza planeta była rozmiarów Jowisza, głazy te opadałyby na nas co piątek. No i musielibyśmy pożegnać się z Księżycem. Jest on bardzo blisko, więc gdyby błękitna planeta zwiększyła swoje rozmiary, doszłoby do prawdziwej księżycowej katastrofy. Dosłownie oglądalibyśmy, jak srebrny glob byłby rozrywany na strzępy, potem jego odłamki spadłyby na nas. Jedna z hipotez mówi, że miliardy lat temu nasz satelita jakimś cudem oderwał się od Ziemi, a jego fragmenty połączyły się i uformowały w kulę. To by było jak oglądanie jego narodzin, ale od tyłu. Nawet gdyby Księżyc jakimś cudem to wszystko przetrwał i pozostał na orbicie Ziemi, zmiany w przepływach i tak byłyby dramatyczne. Konsekwencje trudno sobie wyobrazić. Jedną z nich byłoby zapewne urocze statko tsunami. Z drugiej strony zapewne zyskalibyśmy kilka nowych księżyców. Jowisz ma ich 79. To dopiero byłby widok. O ile tylko gazowe obłoki z tych wszystkich erupcji nie zasłoniłyby nieba. Poza tym sama obecność drugiej tak dużej planety wpłynęłaby na cały Układ Słoneczny. Spokojnie. Inne planety nie zderzyłyby się z nami. Wielu ludzi błędnie szacuje odległości między jedną planetą a drugą. Mimo wszystko nowa Ziemia oddziaływałaby nieznacznie na orbity i prędkość obrotu pozostałych planet. Nasz odmieniony kosmiczny dom obiegałby Słońce znacznie wolniej ze względu na swoją ogromną masę. Przykładowo, jeden rok odpowiada 12 latom na Jowiszu. Wszystko to miałoby rzecz jasna znaczący wpływ na porę roku i klimat w ogóle. Czyli jak wyglądałoby życie na Ziemi? Bardzo odważne pytanie. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam zamieszkać na super Ziemi o rozmiarach zbliżonych do Jowisza, ciekaw jestem, ile z naszych rozważań by się sprawdziło. Ekstremalnie gorący i szybki jak błyskawica. To ja. A nie, czekajcie, mówimy o kosmosie? Astronomowie odkryli PEG-51, egzoplanetę orbitującą wokół gwiazdy podobnej do naszej. Egzoplaneta to każda planeta znajdująca się poza Układem Słonecznym, która obiega gwiazdę nie będącą naszym Słońcem. Ta konkretna całkowicie różni się od odkrytych do tej pory. Ma niemal taką samą średnicę co Jowisz, ale tylko połowę jego masy. Obieg wokół gwiazdy zajmuje jej raptem 4 dni, co wydaje się niemożliwe. Jakim cudem masy ciało niebieskie może poruszać się tak szybko? Po tym odkryciu astronomowie zaczęli znajdować w różnych zakątkach kosmosu obiekty, które później nazwali gorącymi Jowiszami. Wiele z tych gorących gazowych olbrzymów było oddalone od swych gwiazd raptem o kilka milionów kilometrów. Czasami ich orbity znajdowały się bardzo blisko gwiazdy, a wiele z nich było kilkukrotnie większych od Ziemi.
Systemy słoneczne, w których znaleziono gorące jowisze, w niczym nie przypominają naszego. Nasz układ jest bardzo uporządkowany. Mamy małe, skaliste planetki bliżej Słońca i bardziej oddalone od niego gazowe olbrzymy. Niemal wszystkie spokojnie obiegają gwiazdy po swych orbitach. Panuje ład i harmonia. W początkowych fazach powstawania gwiazda tworzy otaczający ją tzw. dysk akrecyjny, złożony z gazów, pyłu i odłamków skalnych. Gazy ulegają powolnemu wchłanianiu w wyniku działania sił grawitacyjnych gwiazdy, co prowadzi do powstania swoistego gwiezdnego wiru. Na zewnątrz dysku jest znacznie więcej gazów niż w jego centrum. Z czasem efekt wiru przybiera na sile. To samo dzieje się z gorącymi jowiszami, co sprawia, że poruszają się znacznie szybciej niż wcześniej. W dodatku olbrzymy te zbliżają się do gwiazdy coraz bardziej we wciąż zacieśniającej się spirali. Nasz jowisz, na szczęście, nie stał się jednym z tych gorących. Ten gazowy olbrzym rozpoczął swą egzystencję jako lodowa asteroida rozmiarów Ziemi, czyli inaczej niż gorące jowisze. W początkowych etapach istnienia był oddalony od Słońca 4 razy bardziej niż znajduje się obecnie, czyli gdzieś między Uranem a Neptunem. Około 2 lub 3 milionów lat po uformowaniu się w dysku akrecyjnym naszego Słońca rozpoczął on trwającą 700 milionów lat fazę, którą astronomowie określają mianem wielkiego halsowania. Hals to manewr, który wykonuje łódź zbliżająca się do bojki, okrąża ją, a następnie przyspiesza płynące z powrotem. Jowisz zaczął robić to samo. Podczas zacieśniających się migracji orbitalnych jego grawitacja mogła poruszyć mnóstwo asteroid i innych ciał niebieskich i zakłócić orbity większych planet, w konsekwencji powodując kolizje i ogólny chaos. W wyniku wielkiego halsowania jowisza destrukcji mogło ulec mnóstwo ciał niebieskich. Na szczęście to tylko jeden z przypuszczalnych scenariuszy, ponieważ planeta zmieniła kurs i stała się spokojnym gazowym olbrzymem. Neptun, Uran i Saturn także zaczynały swoje wersje tego chaotycznego procesu. Saturn stał się tak wielki, że swoją grawitacją zaczął ściągać jowisza z jego orbity. Po jakimś czasie jednak orbity obu olbrzymów ustabilizowały się. Potem planety zdołały wchłonąć pozostający między nimi gaz, który pełnił rolę swoistego paliwa, niezbędnego do halsowania obu olbrzymów. Jowisz i Saturn mogły wreszcie spocząć na stabilnych orbitach, które znamy obecnie. Jowisz wciąż od czasu do czasu wyrzuca parę lodowych asteroid w kierunku planet wewnętrznych, co mogło przyczynić się do powstania oceanów na młodej Ziemi, ale olbrzym jest obecnie o wiele spokojniejszy. Siły grawitacyjne Saturna zapanowały nad ówczesnym chaosem i od tamtej pory mają wszystko pod kontrolą. Dziś Jowisz jest naszym obrońcą. Jego masa jest 2,5 razy większa niż masa wszystkich pozostałych planet Układu Słonecznego razem wziętych. Stanowi on swego rodzaju tarczę grawitacyjną obiegającą wewnętrzną część naszego układu. Przelatujące obok niego asteroidy i odłamki wpadają w pułapkę jego grawitacji, która wyrzuca je z dala od planet wewnętrznych, czyli Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa, chroniąc nas tym samym przed zagładą. Ponieważ Ziemia od zawsze miała zapewnioną ochronę, dało jej to czas na rozwinięcie bardziej złożonych form życia, no i nie została zniszczona przez asteroidy, gorące jowisze czy inne ciała niebieskie. Jowisz nie był jedyną planetą, która mogła się zderzyć z Ziemią. Uczeni twierdzą, że równie dobrze mógł to zrobić Merkury, najbliższa Słońcu i zarazem najmniejsza planeta w całym Układzie Słonecznym. Co ciekawe, Merkury się kurczy. Jego obecna średnica jest o 14 km mniejsza w porównaniu z rozmiarami sprzed 4 miliardów lat. Uczeni uważają, że może to wynikać z faktu, że jego jądro jest złożone z żelaza. Metal ten nieustannie się schładza i utwardza, redukując rozmiary planety. Merkury ma najwięcej kraterów w całym Układzie Słonecznym. Jego atmosfera jest tak cienka, że w żaden sposób nie chroni go przed meteorytami. Największy krater na powierzchni planety ma średnicę co najmniej 1500 km. Pomieściłby całą zachodnią Europę, od Niemiec po Portugalię.
Obiekt, który zostawił po sobie taką wyrwę, musiał mieć co najmniej 100 km długości. Pod względem liczby kraterów, Merkury przypomina nasz Księżyc. Ponieważ obiega Słońce znacznie szybciej niż inne planety, jeden rok na nim odpowiada 88 dniom na Ziemi. To tak jakby świętować urodziny co 3 miesiące. Albo i częściej. Mimo to Merkury obraca się tak wolno, że jeden dzień na nim trwa 59 dni ziemskich. Wyobraź sobie, żeby czekać tyle na pójście spać. Na Ziemi znajduje się fragment Merkurego. W 2012 na jednym z marokańskich bazarów znaleziono zielony meteoryt. Po przeanalizowaniu go uczeni doszli do wniosku, że może pochodzić z pierwszej planety od Słońca. Merkury nie ma swoich księżyców ze względu na małe rozmiary oraz słabą grawitację. Poza tym jest zbyt blisko Słońca. Swoją drogą, poza nim tylko Wenus nie posiada żadnych księżyców. Merkury ma bardzo cienką skorupę. Jedna z teorii dotyczących formowania się tej planety głosi, że to z powodu potężnego zderzenia Merkury stracił większość skorupy, a nawet przemieścił się ze swojego pierwotnego miejsca, co nie byłoby niczym zaskakującym. Gazowe olbrzymy naszego Układu Słonecznego również nie uformowały się w miejscach, w których znajdują się obecnie. Orbita Merkurego jest bardzo chaotyczna, co oznacza, że być może został wyrzucony z tej pierwotnej. Uczeni twierdzą również, że Merkury mógł zderzyć się z młodą Ziemią. Jedna z teorii mówi, że nasz Księżyc mógł powstać właśnie z odpadków dryfujących w kosmosie po tej kolizji. Niewykluczone, że w skład Srebrnego Globu mogą wchodzić fragmenty skorupy tej planety. Egzoplanety Kepler-107b oraz Kepler-107c to para planet obiegających gwiazdę podobną do naszego Słońca w systemie Kepler-107. Znajduje się on około 1700 lat świetlnych od Ziemi. Planety te są niemal identycznych rozmiarów. Średnice obu są 1,5 razy większe od Ziemi, ale jedna z nich, Kepler-107c, jest niemal trzykrotnie gęstsza od drugiej. Wynika to z odmiennej budowy obu ciał niebieskich. Niektórzy uczeni twierdzą, że Kepler-107b jest mniej gęsta, ponieważ w przeszłości mogła zderzyć się z inną, nieznaną planetą. W wyniku potężnej kolizji część jej powierzchni oderwała się, pozostawiając bardzo gęste, bogate w żelazo jądro. Około 200 lat temu w Neptuna uderzyła kometa, ale ponieważ nie jest on planetą skalistą z cienką atmosferą, tak jak Mars czy Merkury, znacznie trudniej udowodnić to wydarzenie. W 1994 kometa Shoemaker-Levy 9 rozpadła się i wleciała w Jowisza. Astronomowie zdołali zarejestrować to wydarzenie, dzięki czemu mieli okazję dowiedzieć się więcej o pozostawionych po zderzeniu w atmosferze Jowisza pierwiastkach oraz cząsteczkach. Dzięki tym danym uczeni zrozumieli, że stężenie tlenku węgla w wyższych warstwach atmosfery Neptuna jest większe w porównaniu do niższych. Oznacza to, że w przeszłości mogła w niego uderzyć duża kometa, ponieważ w skład ogonów tych ciał niebieskich wchodzi właśnie tlenek węgla. Coś wielkiego zderzyło się również z Uranem i na zawsze go zmieniło. Mógł to być lodowy obiekt dwukrotnie większy od Ziemi. W wyniku kolizji Uran się przechylił i teraz wygląda, jakby obracał się na boku. Uran jest nieprawdopodobnie zimny. O wiele zimniejszy niż powinien. Może to oznaczać, że obiekt, który w niego uderzył, był protoplanetą złożoną z lodu oraz skał. Niewykluczone również, że gruz powstały z tej kolizji mógł stworzyć cienką skorupę wokół Urana, która wciąż więzi ciepło jądra. Naszą galaktykę bombardują dziwne impulsy energetyczne dochodzące z drugiego końca wszechświata. Na przestrzeni minionej dekady uczeni obserwowali dziwne błyski światła zdążające w kierunku naszej planety. Zjawisko to nazywa się szybkimi błyskami radiowymi. Sygnały te przebijają się przez miliardy lat świetlnych pyłu i gazu. Raczej spory dystans, prawda? Jak na razie nikt nie zdołał wyjaśnić, skąd te błyski się biorą. Wszędzie piach. W twoich oczach, uszach, włosach, pod bluzką i nawet w butach. Ledwie stoisz. Wiatr jest tak silny, że zwala cię z nóg. Wtem wyjątkowo silny podmuch przewraca cię na ziemię. Czołgasz się do tylnych drzwi. Otwarcie ich kosztuje cię mnóstwo wysiłku. Po wejściu do środka stajesz na nogi i ukradkiem wyglądasz na zewnątrz. Widzisz same chmury pyłu. Nagle rozlega się ogłuszający ryk. Dobra, pora dzwonić po pomoc.
Wszystko zaczęło się miesiąc temu. Pewnego dnia wyszłaś do ogrodu za domem. Wiał silny wiatr. Zauważyłaś nawet mini tornado pod jabłonką. Ledwo sięgało ci do kolan, leniwie obracając się wśród liści i pyłu. Próbowałaś je rozdeptać, ale za nic nie chciało zniknąć. Machałaś ręką i wróciłaś do domu. Następnego dnia tornado wciąż tam było i urosło? Co ciekawe, zamiast rosnąć w górę, zrobiło się szersze i w dodatku zaczęło podjadać twoje kwitnące krzewy. To zjawisko zaciekawiło cię do takiego stopnia, że postanowiłaś je obserwować. Każdego dnia dokonywałaś pomiarów i skrupulatnie je zapisywałaś w specjalnym notatniku. Kto wie, może później napiszę artykuł lub wydam książkę o swoim własnym tornadzie, pomyślałaś. Pewnego dnia po wyjściu z domu zobaczyłaś powaloną jabłonkę. Nie wiedziałaś, jak to się stało. Tornado dalej wyglądało nieszkodliwie i zbyt słabo, żeby złamać dość pokaźne drzewo. Ale po tym incydencie zaczęłaś się zastanawiać, czy na pewno dobrze zrobiłaś, że nie zadzwoniłaś po pomoc. Najwidoczniej to był błąd, bo miesiąc później mini tornado dwukrotnie zwiększyło swoje pierwotne rozmiary. Przebywanie na drodze jest teraz niebezpieczne. Masz wrażenie, jakby twój dom znajdował się w oku cyklonu. Nie widzisz nieba zza ściany pyłu i gruzu. Twój ogród jest zniszczony, drzewa powalone, a krzewy wyrwane z korzeniami i wyrzucone gdzieś daleko poza dom. Słyszysz dzwonek do drzwi. Na ratunek przybyła zaproszona przez ciebie grupa naukowców. Pokazujesz im ogród z twoją własną klęską żywiołową i z zachwytem patrzysz na ich cichy szok. Jednak po kilku sekundach oszołomienia podrywają się do akcji. Ignorując wyjący wiatr, zaczynają znosić do środka najróżniejszy sprzęt. Wygląda to jak jakaś skomplikowana operacja. Twoja kuchnia zmienia się w centrum naukowe. Uczeni informują cię, że na jakiś czas zatrzymają się u ciebie. Wynosisz swoje rzeczy do najmniejszego pokoju i obserwujesz pracę naukowców. Kuchnia pełna jest pipczących gadżetów i urządzeń pokrytych mrugającymi światełkami. Wszędzie kręcą się ludzie w ochronnych kombinezonach. Najbardziej fascynuje cię, że nie wpadają na siebie ani nie tworzą sztucznego tłoku. Wyciągasz notatki, które sporządzałaś i wręczasz starszemu panu w białym kitlu. Dziękuję ci, jakbyś właśnie dała mu najpiękniejszy prezent w jego życiu. Następnych kilka dni mija w natłoku pracy. Tornado w twoim ogrodzie wciąż rośnie. Za każdym razem, gdy widzisz uczonych, robią się coraz bardziej ponurzy. Coś cię budzi około 2 w nocy. Otwierasz oczy i dochodzi do ciebie, że dom się trzęsie w posadach. Twoje tornadko musiało dojść do budynku. Nad ranem kilku uczonych prosi cię na stronę, aby przekazać ci nieprzyjemne wieści. Musisz się wyprowadzić. Tornado faktycznie się rozrasta i wkrótce zmiecie twój dom z powierzchni ziemi. Nic nie da się zrobić. Patrzysz z niedowierzaniem na ludzi, którzy każą ci wynieść się z twojego własnego domu. I gdzie niby masz pójść? Mówią ci, że nieopodal budują dodatkowe laboratorium. Ważna jest obserwacja zjawiska w czasie rzeczywistym. W każdym razie jest w nim wolny pokój z niezbędnym wyposażeniem. Musisz się w nim zatrzymać. Przy okazji naukowcy będą mogli zadać ci kilka pytań, które z całą pewnością pojawią się podczas przeprowadzania badań. Zgadzasz się, bo nie masz innego wyboru. Naukowcy pomagają ci przetransportować twoje rzeczy do nowego mieszkania. Chodzisz po domu, żegnając się z ulubionym stolikiem na kawę, kanapą i najwygodniejszym łóżkiem na świecie. Uczeni mówią, że nie ma czasu na wynoszenie mebli. Następnego dnia po twoim domu zostało jedynie wspomnienie. Tornado pożarło go około 4 nad ranem, a w ciągu kilku tygodni wchłonęło także 2 domy twoich sąsiadów, pobliski las, kilka porzuconych samochodów i małą kwiaciarnię. Jest już tak ogromne, że zbliża się do większego jeziora, oddalonego od miasta o kilka kilometrów. Mieszkańcy się ewakuują, władze wprowadziły stan wyjątkowy. Któregoś dnia zauważasz, że naukowcy rozmawiają niemal szeptem, wyglądają na wyjątkowo zmartwionych. Przyciskasz jednego z nich, żeby powiedział ci prawdę. Chwilę później ją wyjawia. Badacze zebrali dowody potwierdzające ich najgorsze obawy. Według wszelkich szacunków, tornado, które niegdyś było małym wicherkiem w twoim ogrodzie, wkrótce stanie się 2 wielką czerwoną plamą, tyle że na ziemi. Szkarłatne chmury obracają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z niebotyczną prędkością. Pod nimi dostrzegasz jaskrawe barwy największej planety w Układzie Słonecznym, gazowego olbrzyma Jowisza. Obłoki te to właśnie wielka czerwona plama.
To kolosalny, szalający sztorm w atmosferze Jowisza. Gdyby stanąć w jego sercu, wiatry byłyby względnie spokojne, natomiast na granicach mogą osiągać prędkość do 680 km na godzinę. To dwukrotnie więcej od najszybszych i najbardziej destrukcyjnych huraganów na Ziemi. Rozmiary czerwonej planety nieustannie się zmieniają. Obecnie jest ona większa od Ziemi. Lej sztormu sięga 320 km w głąb atmosfery Jowisza. Przeciętny cyklon na Ziemi rozciąga się na nie więcej niż 14 km od podstawy do szczytu. Wyjątkowe zjawisko istnieje na Jowiszu od tak dawna, ponieważ nie ma on utwardzonej powierzchni. W jej skład wchodzą warstwy chmur złożonych z pary wodnej, wody lodowej oraz amoniaku. Pod sztormem może znajdować się ocean ciekłego wodoru. Nasza planeta jest kamienna, a huragany zwalniają i rozpadają się z chwilą zejścia i zetknięcia się z powierzchnią. Wielka czerwona plama nie styka się z żadnym takim punktem, dlatego nieustannie szaleje. Uczony przekazuje Ci również najdziwniejszą i niepokojącą informację o Twoim ogrodowym tornadzie. Zamiast słabnąć i zniknąć kilka tygodni temu, nie tylko wciąż wiruje, ale także powiększa się i nabiera na sile. Nawet najbardziej doświadczeni eksperci nie są w stanie wytłumaczyć tego zjawiska. Po kilkudniowej analizie doszli do wniosku, że w ogóle nie powinien się pojawić na Ziemi. To wbrew prawom natury. Co ciekawe, skład sztormu po części przypomina ten wielkiej czerwonej plamy. Jesteś pod wrażeniem i w ogóle, ale dalej nie pojmujesz, dlaczego naukowcy są tak zdołowani. Okazuje się, że twój niegdyś mini sztorm osiągnie rozmiary tego na Jowiszu. A ponieważ Ziemia jest znacznie mniejsza od monstrualnej czerwonej plamy, najprawdopodobniej pożre planetę w całości. Będzie się wciąż rozrastał, niszcząc wioski i miasteczka, lasy i autostrady, wciąż nabierając na sile. Ludzie będą musieli opuścić swoje domy i ewakuować się do względnie bezpiecznych miejsc, aż ostatecznie ich zabraknie. Proces ten zajmie całe lata, ale i tak ludzkość nie zdąży się do tego przygotować. Będą dwa sposoby uporania się z tą globalną klęską żywiołową. Jeden z nich przewiduje kolonizację Księżyca lub innej planety, choćby Marsa. Ale to czasochłonny proces. Zanim z Ziemi wylecą pierwsze statki kosmiczne z ludźmi na pokładach, sztorm zdąży pochłonąć całą planetę. Naukowcy mogą też spróbować zatrzymać huragan. Istnieje technologia zwana efektem okularów przeciwsłonecznych. W atmosferę wpompowuje się miliardy ton gęstego gazu, który wchłania światło słoneczne i schładza wodę oceanów, która stanowi silnik napędowy każdego huraganu. Uczeni nie mają jednak pewności, czy metoda ta zadziała w przypadku tego tornada. Jakby nie było, powstało nie nad oceanem, ale w Twoim ogrodzie. Grawitacja Jowisza rozsadziła ogromną kometę, ale kosmicznemu monstrum to nie wystarczyło. Wydarzyła się niemała katastrofa. Odłamki komety nie porozlatywały się we wszystkich kierunkach, a uformowały prostą linię i ruszyły na Jowisza niczym pociąg. 21 fragmentów o średnicy około 1,5 km przebiły się przez jego atmosferę. Kule ognia zbombardowały powłokę Jowisza z prędkością 60 km na sekundę. Rozgrzały otaczającą je przestrzeń do niemal 28 tysięcy stopni Celsjusza, to wyższa temperatura niż ta w atmosferze Słońca i 312 razy gorętsza niż wrzątek, w którym gotujesz jajko. Jakoś straciłem apetyt. Uderzenie było niczym upadek wielkiego głazu do jeziora. Fragmenty meteorytów uformowały gigantyczne pióropusze na powierzchni Jowisza, wypychając składniki dolnej atmosfery do jej górnej części. Proces ten wyzwolił ogromną ilość energii. Rozgrzane strumienie ognia wystrzeliły do stratosfery. Za latającymi monstrami rozciągały się pióropusze długie na 3000 km. To więcej niż odległość między Nowym Jorkiem a Teksasem. Na miejscu upadku pojawiły się ciemne plamy. Były one rozmiarów Ziemi. Z kolei tym, co naruszyło granice Jowisza, była kometa zwana Shoemaker-Levy 9. Zderzenie ciał niebieskich zaszło w lipcu 1994. Było prawdziwą naukową sensacją. Po raz pierwszy w historii ludzkości udało się uchwycić katastrofę takich rozmiarów. Wydarzenie zrodziło ważne pytanie wśród astronomów. Dlaczego Jowisz ma takiego pecha? Ciała niebieskie atakują go tysiące razy częściej niż Ziemię czy jakąkolwiek inną planetę w Układzie Słonecznym. Dobra, sprawdźmy to. Postanawiasz wsiąść na pokład statku kosmicznego i udać się na tajemniczego Jowisza. Standardowemu promowi kosmicznemu taka podróż zajęłaby 2 lata, ale twój jest o wiele szybszy. Będziesz tam za... O, super! Podróż zajęła całą sekundę.
Jowisz jest w zasadzie dość duży. Mógłby pomieścić 1300 planet rozmiarów Ziemi. Swój piękny wygląd zawdzięcza gazowym obłokom. Planeta ta nie ma utwardzonej powierzchni, ale jest na niej dziwna plama. Wygląda jak gigantyczne oko, do którego wejdzie 3,5 kuli ziemskich. Taki sztorm przestraszyłby każdego. Jest 10-krotnie wyżej niż Everest, a podmuchy wiatru dochodzą w nim do niemal 490 km na godzinę. Trwa on nieustannie od 350 lat. Nie schowasz się przed nim w samochodzie. Dobrze, że jesteś w swoim statku. Gdyby wszystkie planety w Układzie Słonecznym złączyły się w jedną wielką, nowy obiekt byłby w dalszym ciągu 2,5 raza mniejszy od Jowisza. Jego rozmiar bezpośrednio wpływa na jego grawitację. Twój statek mógłby się nią posłużyć jak trampoliną. Grawitacja olbrzyma przyspiesza prędkość lotu nadchodzących obiektów i pomaga im szybciej osiągnąć swój cel. Siła ta zmieniła Jowisza w gigantyczny magnes na komety, asteroidy i niebezpieczne odłamki kosmiczne. Jowisz jest prawdziwym kosmicznym bohaterem. Jego tarcza grawitacyjna przyjmuje na siebie siłę uderzenia albo odbija ciała niebieskie wlatujące do Układu Słonecznego. Dinozaury nie podzielają tego zdania, ale jeszcze do nich wrócimy. Co by się jednak stało, gdyby jutro Jowisz został wciągnięty przez wielki odkurzacz? Powiemy tylko tyle. Ogromne problemy. Bez tej gigantycznej tarczy tysiące komet i asteroid znacznie częściej leciałyby w kierunku Ziemi. Większość z nich albo spala się w atmosferze, albo są zbyt małe, żeby nam zaszkodzić. Ale są znacznie większe ciała niebieskie. Po ich kolizji z Ziemią wszelkie życie całkowicie by wyginęło. Na przykład w 2009 jedno z ciał niebieskich zderzyło się z Jowiszem. Zostawiło po sobie krater wielkości Oceanu Spokojnego. Strach pomyśleć, co by zostawiło na Ziemi. Prawdopodobnie zmieniłoby ją w ogromną kulę ognia. Ale niedawne badania astronomów wykazały, że Jowisz wcale nie jest takim superbohaterem. Tak naprawdę jest łobuzem z procą w ręku, który wystrzeliwuje komety w kierunku Ziemi. Jeden z fizyków wykonał pewną symulację komputerową. Na jej podstawie odkrył, że Jowisz ma takie same szanse odbić, jak i wysłać komety w kierunku Ziemi. Gigant przyciąga do siebie potencjalnie groźne obiekty i chroni nas jedynie częściowo. Wcześniej próbował już wytrącić planety z Układu Słonecznego i to kilkukrotnie. 66 milionów lat temu z Ziemią zderzyło się ciało niebieskie o średnicy 16 km. Wyzwolona z tego zderzenia energia zmieniła całą planetę w żywą pochodnię i wywołała potężne trzęsienia Ziemi oraz wysokie tsunami. Z nieba padał ognisty deszcz. Miliony ton odłamków i pyłu w atmosferze zablokowały dopływ światła słonecznego, zaczynając tym samym zimę nuklearną. Katastrofa ta doprowadziła do wyginięcia dinozaurów. Naukowcy nazwali tego kosmicznego ludobójcę impaktorem Chicxulub. Symulacje komputerowe przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazały, skąd nadleciał. Chicxulub nie był asteroidą, a kometą. Oznacza to, że jej rdzeń nie był kamieniem czy metalem, a mieszanką lodu, pyłu i zamarzniętego gazu. Przypominała brudną kulę śniegu lecącą przez kosmos. Meteoryt wcale nie zamierzał wzniecać pożaru na Ziemi, ale Jowisz postanowił inaczej. Wystrzelił w naszym kierunku kilka komet. I tak w 1770 kometa Lexella pojawiła się na ziemskim horyzoncie. Od naszej planety dzieliło ją zaledwie 2,2 miliona kilometrów, co w terminologii astronomicznej oznacza tyle co nic. Kometa Lexella zbliżyła się do Ziemi bardziej niż jakakolwiek inna w historii ludzkości. Ciało to mogło spowodować wyginięcie wszelkiego życia na Ziemi. Kometa przeleciała zbyt blisko Jowisza. Gigant złapał ją w swoją grawitację, a następnie wysłał w naszym kierunku. Kiepskie zagranie jak na superbohatera broniącego Układu Słonecznego przed złem. Po 3 latach kometa nas minęła. Dwukrotnie okrążyła Słońce, po czym wróciła do Jowisza niczym bumerang, który tym razem wyrzucił ją poza Układ Słoneczny. Ale nie obwiniajmy jeszcze Jowisza. Naukowcy uważają, że gdyby nie on, życie na Ziemi mogłoby się nigdy nie pojawić. Wysłał w kierunku Ziemi meteoryty, które niosły ze sobą molekuły wody. Były one podwalinami ziemskiego życia, które wyewoluowało do formy, którą znamy dzisiaj. Nie wiadomo, czy jakiekolwiek komety z tak cennym ładunkiem pojawiłyby się na Ziemi, gdyby nie Jowisz i jego monstrualna grawitacja. Jeśli wylecisz z Ziemi w kierunku centrum Układu Słonecznego, zobaczysz Słońce i obiegające je 8 planet. Ponadto między Marsem a Jowiszem jest również pas z ponad 1 milionem asteroid. Według jednej z teorii, na początku istnienia Układu Słonecznego było tylko Słońce, które otaczały obłoki głazów i pyłu. Cząsteczki te przyciągały się do siebie i na przestrzeni wielu milionów lat uformowały planety.
Jowisz jednak stwierdził, że nie chce mieć sąsiadów i za sprawą swojej grawitacji uniemożliwił głazom i pyłowi formowanie się w planety. Pozostały one asteroidami, które zebrały się w pasie wewnątrz Układu Słonecznego. Gdyby dzisiaj asteroidy te uformowały planetę, ujrzelibyśmy ciało niebieskie, którego waga stanowiłaby jedynie 4% całkowitej masy Księżyca. Poprzednio pas asteroid był bardzo gęsty, ale grawitacja Jowisza porozrzucała 99% z nich w najróżniejsze zakamarki kosmosu. Nie jest on jednak jedynym obiektem, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju życia na Ziemi. Naszym głównym asystentem jest Księżyc, jedyny naturalny satelita Ziemi. Dla porównania Jowisz ma ich 79 i z każdym rokiem liczba ta wzrasta. Jowisza otaczają również pierścienie, tyle że nie są one tak spektakularne jak te Saturna i praktycznie ich nie widać. Składają się z maleńkich czarnych cząstek. To pył, który meteoryty wystrzeliły po zderzeniu z księżycami Jowisza. Nasz naturalny satelita odpowiada za przypływy i odpływy. Reguluje życie pszczół, ryb, ptaków i płazów. Nawet wy odczuwacie jego wpływ każdego dnia. Zmieniająca się jasność księżycowej tarczy na nocnym niebie reguluje poziom melatoniny w waszych mózgach. Hormon ten odpowiada za rytm senny, który, jak dobrze wiecie, ma kluczowy wpływ na zdrowy sen. Księżyc, jak wiele innych ciał niebieskich, powstał w wyniku innej katastrofy kosmicznej. Miliony lat temu Ziemia przypominała kulę rozgrzanej lawy. Nie było na niej kropli wody i ani krzty powietrza. Spowijały ją jedynie dwutlenek węgla i azot. Wtedy pewna planeta rozmiarów dzisiejszego Marsa zderzyła się z Ziemią. Naukowcy nazwali ją Theia. Wpadła w Ziemię z prędkością 14 tysięcy km na godzinę. Gigantyczna siła uderzenia wyrzuciła w kosmos miliony ton najróżniejszego materiału. Odłamki te uformowały kulę, którą dziś znamy jako Księżyc. Naukowcy niemal rozwikłali tajemnicę Księżyca, ale do dziś nie wiedzą, czy wewnątrz Jowisza jest utwardzone jądro, czy jest on wiszącą w kosmosie gęstą i rozgrzaną zupą. Na Jowiszu znajduje się największy ocean w Układzie Słonecznym, który zamiast wody składa się z ciekłego wodoru. Gdyby Jowisz był 80 razy większy, stałby się jaśniejącą gwiazdą. Jest unikalną planetą, na której ludzie nigdy się nie osiedlą. Ciśnienie panujące w jego wnętrzu jest 2 miliony razy silniejsze niż to na Ziemi. Ekstremalne ciśnienie i temperatura zmiażdżyłyby i spaliły wszelki pojazd kosmiczny, który za bardzo by się zbliżył do Jowisza. Wyobraźcie sobie nieruchomy, zamarznięty świat. Jest bardzo stary, ma około 4,5 miliarda lat. Promienie Słońca ledwie go ogrzewają, więc jest pokryty grubą warstwą lodu. Ma mniejszy rozmiar niż nasz Księżyc, ale nieco większy niż Pluton. To Europa. Szósty satelita Jowisza i jeden z największych księżyców w naszym Układzie Słonecznym. Ale wiecie, co jest najfajniejsze w tym odległym świecie? Może tam istnieć życie. Astronomowie uważają, że Europa to jedno z najbardziej obiecujących pod tym względem miejsc w Układzie Słonecznym. Wszystko dlatego, że ten księżyc posiada ogromny, słony ocean o głębokości od 64 do 160 km. Tak, owszem, jest on ukryty pod warstwą lodu, której grubość szacuje się na 16 do 32 km. Jednak wciąż jest to świat potencjalnie nadający się do zamieszkania. Astronomowie twierdzą, że strumienie wody wybuchają z pęknięć w lodowej skorupie i uwalniają zawartość księżycowego oceanu w przestrzeń kosmiczną. Oczywiście dostęp do tak głęboko ukrytego środowiska będzie wyzwaniem dla wszelkich misji poszukujących życia. Z drugiej strony, naukowcy mają już pewne dowody na to, że istnieją znacznie płytsze baseny, które prawdopodobnie leżą bliżej powierzchni Księżyca. Mogą one znajdować się nawet mniej niż 1,5 km pod lodem. Ta informacja jest świetna z dwóch powodów. Po pierwsze, zwiększa to szanse na istnienie życia na Europie, a po drugie, jeśli to prawda, może ułatwić przyszłym misjom znalezienie tych form życia, jeśli w ogóle tam są. Co ciekawe, nowe odkrycie dotyczące tych płytkich basenów jest efektem szczęśliwego przypadku. Naukowiec prowadzący badania, Riley Kulberg, przypadkowo zobaczył prezentację swojego kolegi badającego planety. Pośród wielu zdjęć było jedno, które pokazywało podwójne grzbiety na powierzchni Europy. Kulberg przypomniał sobie, że widział już podobne grzbiety na Ziemi, ale o ile takie formacje są rzadkie na naszej planecie, to na Europie występują o wiele częściej. Kolejne badania sugerowały, że grzbiety na Księżycu Jowisza mogą być wynikiem specyficznego cyklu, podobnego do tego na Ziemi.
ciekła woda zamarza, a następnie rozmarza wewnątrz tafli lodowych, czyli w środowisku o dość wysokim ciśnieniu. To powoduje, że tafla raz po raz przesuwa się w górę, tworząc dwuszczytową strukturę. A przynajmniej tak dzieje się na Ziemi. Jeśli procesy na Europie są podobne, może to świadczyć o obecności płytkich wód na tym Księżycu. Oczywiście temperatura, ciśnienie i procesy chemiczne są na Europie zupełnie inne. I naukowcy nie wiedzą jeszcze, jak zachowuje się tam lód. Dlatego nie są w stanie ocenić, jak głębokie lub duże są kieszenie wodne, ani ile czasu potrzebują na ponowne zamarznięcie. Ale mniej więcej wiadomo, że te miejsca pod lodem na Europie są najprawdopodobniej chronione przed ostrym promieniowaniem Jowisza, uderzającym w powierzchnię satelity. Co z kolei zwiększa szanse na istnienie tam życia. Czy możemy teraz wrócić do tego, że ocean na Europie wydaje się być słony? Czerwone smugi na powierzchni satelity mogą mieć taki kolor ze względu na zawartość chemiczną. Prawdopodobnie są one zamrożoną mieszaniną wody i soli. Jest to dość nietypowe, ponieważ taki skład nie pasuje do żadnej znanej substancji tu na Ziemi. Jeśli chodzi o żółte plamy na powierzchni Europy, mogą one być spowodowane obecnością chlorku sodu. Znacie tę substancję jako zwykłą sól kuchenną. Naukowcy próbowali odtworzyć w laboratorium warunki panujące na Europie. Odkryli, że łącząc wodę, sól kuchenną, niskie temperatury i wysokie ciśnienie, mogą uzyskać nowy rodzaj stałego kryształu. Substancja ta może istnieć zarówno na dnie oceanu, jak i na powierzchni tego Księżyca. Jednak poza tymi informacjami badacze nie wiedzą zbyt wiele na ten temat. Miejmy nadzieję, że odpowiedzi na niektóre z tych pytań poznamy około 2030 roku. Wtedy to prawdopodobnie dotrze tam misja o nazwie Europa Clipper, która zostanie wystrzelona przez NASA. Misja ma odbyć kilka przelotów blisko tego Księżyca i dowiedzieć się, czy może na nim istnieć jakakolwiek forma życia. W ciągu najbliższych kilku lat Europę odwiedzi również należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej misja JUICE. To skrót od angielskiej nazwy oznaczającej ekspedycję badającą lodowe księżyce Jowisza. Ale Europa nie jest jedynym miejscem w Układzie Słonecznym, na którym istniało lub istnieje życie. W 2003 roku Mars Express, sonda wystrzelona przez Europejską Agencję Kosmiczną, odkryła metan w atmosferze Marsa. Na naszej planecie większość tego gazu w atmosferze jest wytwarzana przez żywe istoty, na przykład przez bydło trawiące pokarm. Jednak naukowcy uważają, że metan był stabilny w marsjańskiej atmosferze przez około 300 lat. A potem w 2006 roku ten gaz niemal całkowicie zniknął z czerwonej planety i stało się to 600 razy szybciej niż uwzględniały to modele badaczy. Pytanie, co wygenerowało ten gaz i gdzie się on podział? Kolejną marsjańską tajemnicą są mikroby, które mogą kryć się pod powierzchnią planety. Byłyby tam chronione przed ostrym promieniowaniem docierającym z kosmosu przez miliony lat. Naukowcy zasymulowali w laboratorium warunki panujące na Marsie, aby sprawdzić, czy to może być prawda. Ze zdumieniem odkryli, że bakterie mogły z łatwością przetrwać w takich warunkach przez 280 milionów lat. Co oznacza, że gdyby na Marsie istniało życie, moglibyśmy znaleźć na to dowody pod powierzchnią planety, wiercąc w marsjańskiej glebie. W tej chwili na Marsie nie ma wody w stanie ciekłym, więc komórki czy zarodniki po prostu by wyschły. Do tego temperatura gruntu jest podobna do temperatury suchego lodu, innymi słowy bardzo, bardzo niska. A mimo to pod powierzchnią czerwonej planety może żyć 6 rodzajów bakterii i grzybów. Jeden z nich, który miałby największe szanse egzystencji na Marsie, nosi przydomek Conan de Bacterium ze względu na swoją super wytrzymałość. Cóż, pewnie czas pokaże, co uda nam się odkryć. Teraz przenieśmy się na Wenus. W 2020 roku naukowcy ogłosili, że w toksycznej wenusjańskiej atmosferze znajduje się coś, co może sygnalizować istnienie życia. Niestety, nie mieli na to dowodów, ponieważ nie było szans na zebranie żadnych okazów mikrobów ani pstryknięcie fotki życia pozaziemskiego. Twierdzili jednak, że odkryli tam substancję chemiczną o nazwie fosfina. I to było rzeczywiście niespotykane osiągnięcie. Jeśli gaz nie powstał na skutek nieznanej nam jeszcze reakcji chemicznej, to w ten proces mogły być zaangażowane jakieś mikroby. Fosfina składa się z 3 atomów wodoru i 1 atomu fosforu.
Ten gaz jest toksyczny dla każdej ziemskiej formy życia, która potrzebuje tlenu, w tym dla nas, ludzi. Na naszej planecie fosfinę można znaleźć w miejscach, gdzie nie ma tlenu lub jest go niewiele, na przykład na bagnach i mokradłach. Tworzą je złożone mieszaniny żyjących tam bakterii. Można go również produkować przemysłowo. Jakby się zastanowić, fosfiny w ogóle nie powinno być w atmosferze Wenus. Ten gaz potrzebuje bardzo konkretnego ciśnienia i temperatury oraz ton wodoru, aby w ogóle powstać. Nie byłoby niczym zaskakującym znalezienie go na Saturnie czy Jowiszu, słynnych gazowych gigantach. Ale na Wenus? Całkowicie niespodziewanie. Nie ma możliwości, aby fosfina była naturalnie produkowana na tej planecie. Niewielkie jej ilości mogą powstawać podczas erupcji wulkanicznych, burz z piorunami, wyrzucania minerałów na powierzchnię lub wejścia meteorytów w atmosferę Wenus. Jednak nie aż tyle, jak to oszacowali astronomowie. I to powinno wzbudzić podejrzenia naukowców. Jednak byli oni zbyt szczęśliwi z powodu swojego odkrycia. Prawdopodobnie uznali, że z tego powodu na Wenus może istnieć życie, ale nawet jeśli ten gaz został wytworzony przez jakieś tajemnicze organizmy, pozostaje pytanie, jak przetrwały na Wenus? Na naszej planecie niektóre mikroby mogą rozwijać... Jowisz krąży wokół własnej osi tak szybko, że doba trwa tam zaledwie 10 godzin. Jest to największa planeta w Układzie Słonecznym o masie 300-krotnie przekraczającej masę Ziemi. Wokół gazowego olbrzyma widać układ pierścieni zbudowanych z pyłu, a na powierzchni barwne pasma oznaczające różne gazy. Jednak najbardziej znaną cechą Jowisza jest niewątpliwie wielka czerwona plama, czyli trwały antycyklon. Ten szalejący huragan jest wystarczająco duży, aby w swoim wnętrzu pomieścić dwie lub trzy planety rozmiaru Ziemi. Poniżej warstwy chmur sięga niemal 500 km w głąb atmosfery. To 40-krotna głębokość rowu mariańskiego. O istnieniu wielkiej czerwonej plamy na południowej półkuli Jowisza spekulowano już od XVII wieku. W samym środku burzy, wokół cyklonu, panuje względny spokój. Natomiast na krańcach wiatr osiąga prędkość blisko 700 km na godzinę, ponad dwa razy więcej niż najsilniejszy ziemski huragan. Na Ziemi huragan na samym początku szaleje z dużą siłą, jednak z czasem słabnie, aż w końcu zanika po dotarciu na ląd. Na Jowiszu nie ma lądu. Na przestrzeni 70 km ścielą się warstwy chmur, a poniżej, jak sądzą naukowcy, roztacza się ocean płynnego wodoru. Jądro planety przypuszczalnie znajduje się tuż pod tą warstwą, choć wciąż nie wiadomo, z czego konkretnie się składa. Zgodnie z naszą obecną wiedzą, nigdzie na gazowym olbrzymie nie ma twardego gruntu, który zdusiłby huragan, dlatego też wielka czerwona plama trwa co najmniej od kilkuset lat. Burza bez przerwy zmienia rozmiar. Jest obecnie mniejsza w porównaniu do danych z 1850 roku. W szczytowym okresie była niegdyś trzykrotnie większa od Ziemi, ale już od długiego czasu się nie rozszerza. W miarę kurczenia huragan rozciąga się natomiast pionowo i zmienia barwę na intensywnie pomarańczową, co jest związane z zachodzeniem jakiejś reakcji chemicznej. Z dna antycyklonu unosi się nowa materia. Jeśli wielka czerwona plama nie przestanie się zmniejszać, może całkowicie zaniknąć w przeciągu 10 do 20 lat. Ale gdzieś indziej na Jowiszu może wtedy powstać podobne zjawisko. Sama burza nie jest tak głęboka jak zasilające ją strumienie wiatru, które szaleją nawet 3000 km pod warstwą chmur. Jowisz znany jest z nieobliczalnych wiatrów w górnych i dolnych częściach atmosfery. Środkowa część, stratosfera, stanowiła do niedawna wielką niewiadomą. Siłę wiatru mierzy się przeważnie poprzez obserwacje chmur, których w stratosferze nie ma. Gdy w 1994 w Jowisza uderzyła kometa, nadarzyła się niepowtarzalna okazja do zbadania nie tylko składu samej komety, ale również jej wpływu na atmosferę Jowisza. Odkryto wtedy w stratosferze niewiarygodnie potężne wiatry, wiejące z prędkością prawie 1500 km na godzinę. Jowisz to nie jedyna planeta, gdzie występują nietypowe warunki pogodowe. Burze piaskowe na Marsie to najsilniejsze tego typu zjawiska w Układzie Słonecznym. Trwają miesiącami, zakrywając całą powierzchnię planety.
Wyjątkową skalę burz piaskowych na czerwonej planecie próbuje się wyjaśnić w następujący sposób. Cząsteczki w powietrzu pochłaniają światło słoneczne, ogrzewając atmosferę Marsa. Strefy ciepłego powietrza przemieszczają się w kierunku zimniejszych obszarów. Wywołuje to wiatr, który unosi z powierzchni pył, co z kolei ogrzewa atmosferę i uruchamia reakcję łańcuchową. Im wyższa temperatura, tym silniejszy wiatr i więcej pyłu w atmosferze. Atmosfera Marsa jest bardzo cienka i rozrzedzona. Stężenie gazów, głównie dwutlenku węgla, to zaledwie 1% atmosfery ziemskiej. Naukowcy podejrzewają jednak, iż w przeszłości czerwona planeta była znacznie wilgotniejsza i cieplejsza. Posiadała gęstszą atmosferę, a efekt cieplarniany zatrzymywał energię słoneczną. Mars miał kiedyś również silne pole magnetyczne. Podobnie jak na Ziemi, pole magnetyczne Marsa wytwarzały prądy płynnych metali w jądrze planety, ale w przeciwieństwie do Ziemi, wnętrze Marsa z czasem ostygło, co doprowadziło do zaniku pola magnetycznego. Planeta straciła swoją barierę ochronną przed wiatrem słonecznym, czyli strumieniem naładowanych cząsteczek wypływającym ze Słońca. Erozja marsjańskiej atmosfery przez wiatr słoneczny trwała kilkaset milionów lat. Wcale nie tak długo w skali kosmicznej. Młode Słońce obracało się szybciej niż obecnie i generowało silniejszy strumień cząsteczek, co przyspieszyło cały proces. Nieubłagany wiatr słoneczny sprawił, że Mars zamienił się z ciepłej, wilgotnej planety w zimne, suche pustkowie. Na Marsie odkryto interesujące lodowce, których wiek szacuje się na setki milionów lat. Lodowce mogą powiedzieć nam zaskakująco dużo o przeszłości planety. Dały naukowcom powody do przypuszczeń, że na Marsie mogło dojść nawet do 20 zlodowaceń na przestrzeni ostatnich 300 do 800 milionów lat. Analizując obrazy satelitarne, naukowcy zidentyfikowali 60 tysięcy głazów rozmieszczonych nierównomiernie na obszarze całej planety. Gdyby lodowce uformowały się podczas pojedynczego zlodowacenia, erozja podzieliłaby skały na większe i mniejsze fragmenty. Zamiast tego, głazy znalezione w korytarzach po przemieszczających się lodowcach miały bardzo zróżnicowane rozmiary, co sugeruje, że powstały w oddzielnych epokach lodowcowych. Lodowce są niczym wehikuły czasu. W lodzie mogą być uwięzione rozmaite gazy i inne substancje, skały, a nawet mikroorganizmy. Mogą nam zatem pomóc zrozumieć zmiany klimatyczne na Marsie oraz dać wreszcie odpowiedź, czy na czerwonej planecie istniało kiedyś życie. A najlepsze jest to, że wcale nie trzeba w tym celu wiercić głęboko w skorupie. Wszystko znajduje się na powierzchni. 4 miliardy lat temu na Marsie prawdopodobnie występowały powodzie, a konkretnie jedna mega powódź wywołana przez upadek meteorytu. Ze względu na ciepło uwolnione podczas uderzenia zaczęły roztapiać się lodowce. Powódź wyżłobiła fale i zmarszczki w skałach osadowych, pozostawiając trwały ślad na rysach planety. Faliste bruzdy mają średnią wysokość 9 metrów i są rozmieszczone w odległości ponad 130 km od siebie. Na Saturnie także panują unikalne warunki pogodowe, jak choćby pioruny 10 tysięcy razy silniejsze niż te na Ziemi. Sonda Cassini okrążała Saturna przez kilkanaście lat, od 2004 do 2017. Wychwyciła między innymi intensywne wyładowania elektryczne, widoczne nawet za dnia. Sonda zarejestrowała nie tylko obrazy, ale również dźwięki towarzyszące aktywności burzowej. Burze przy powierzchni Saturna roztaczają się na obszarze ponad 300 tysięcy kilometrów, a zatem obejmują niemal całą planetę. Nad biegunem północnym zauważono dziwną, sześciokątną strukturę chmur burzowych. Cyklon o nietypowym kształcie rozciąga się kilkaset kilometrów nad główną warstwą chmur i sięga głęboko w atmosferę. Pozaziemska pogoda to nie tylko szalejące wiecznie burze i wiatry. Na wszystkich czterech gazowych olbrzymach, dzięki atmosferze złożonej głównie z wodoru, można podziwiać przepiękne zorze w ultrawiolecie. Zorze są szczególnie jasne o zmierzchu oraz tuż przed północą. Potężny wir atmosferyczny na południowym biegunie Wenus wielkości całej Europy prawdopodobnie istnieje już od bardzo długiego czasu. Supergęsta atmosfera na Wenus porusza się 60 razy szybciej od rotacji planety. Wenus to najgorętsza planeta w Układzie Słonecznym, a jedyne opady to kwaśne deszcze. Opadający z chmur kwas siarkowy wyparowuje jeszcze przed dotarciem na powierzchnię.
Słońce nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wybuchowe nastroje. Burze słoneczne lub inaczej burze magnetyczne niosą za sobą potężne promieniowanie i cząsteczki pyłu. Nawet skromna burza słoneczna może zakłócić pracę satelitów, a niektóre są odczuwalne na Ziemi. Na przykład 160 lat temu wyjątkowo silny rozbłysk słoneczny zaburzył komunikację telegraficzną na całym świecie. 30 lat temu plazma wyrzucona ze Słońca spowodowała awarię zasilania w Kanadzie, a 6 milionów ludzi zostało pozbawionych prądu na 9 godzin. Niektórzy właśnie rozbłyskom słonecznym przypisują katastrofę Titanica, zwłaszcza że tej samej nocy na północnym niebie pojawiła się fantastyczna zorza. Zgodnie z tą teorią, burza słoneczna zakłóciła systemy komunikacyjne oraz nawigacyjne statku, przyczyniając się do śmierci 1500 pasażerów. Co by się stało, gdyby Ziemia rozdzieliła się na dwie oddzielne planety, jedną w całości składającą się z lądu i drugą z wody? Czy moglibyśmy żyć na którejkolwiek z nich? No i jakby to było? Dobrze trafiliście, bo właśnie zamierzam odpowiedzieć na te pytania. Wyobraźmy sobie, że błękitna planeta rozczłonkowała się na dwa obiekty, dzielące wspólną orbitę. Nazwijmy je roboczo skała i woda. Tak, wiem, kreatywność najwyższych lotów. Zacznijmy od skały, bo łatwiej ją sobie zwizualizować. Wystarczy, że zadamy jedno pytanie. Co by było, gdyby wszystkie oceany na Ziemi nagle wyschły? Wiemy, że woda to życie, w końcu pokrywa 70% powierzchni naszej planety. Jest jej tyle, że nawet gdyby wszystkie oceany i morza zniknęły, i tak wciąż trochę by jej zostało, na przykład w podziemnych rzekach i potokach. Ale niestety byłoby jej za mało, żeby zapewnić nam byt. Wszystkie stworzenia morskie znikają. Po jakimś czasie pozostałe zwierzęta, rośliny i oczywiście ludzie dzielą ich los. Całkowicie wysuszone lasy zamieniają się w wielką pożogę i wkrótce zostanie z nich tylko popiół. Ale koniec końców nie jest aż tak źle. Życie wciąż trwa w pewnych formach. Istnienie niektórych bakterii sprawia, że karaluchy zielenieją z zazdrości. Mogą one przetrwać niemal w każdych warunkach. Żeby nie być głosłownym, ekstremofile już przystosowały się do życia bez wody. Te organizmy poradzą sobie w niebotycznie gorącym czy kwaśnym otoczeniu bez wody czy światła słonecznego. Bez nich skała staje się pustą, pozbawioną życia planetą. Chociaż kto wie. Może pewnego dnia wyewoluują w jakieś niesamowite formy, które odnalazłyby się nawet w ekstremalnie nieprzyjaznym środowisku. Póki co jednak skała jest tylko zawieszoną w kosmosie skałą. Chwila, chyba nie wyobrażaliście sobie piekącej pustyni albo jakichś stepów. Niespodzianka, ta planeta jest teraz bardzo zimna. Widzicie, bez wody nie byłoby atmosfery, a ta składa się z mieszanki najróżniejszych gazów, m.in. wodoru i tlenu. Troszkę H i nieco O, chyba wiadomo, w jakim kierunku idziemy, prawda? No pewnie, nie ma wody, nie ma atmosfery. A skoro zatrzymuje ona wszelkie niezbędne ciepło, bez niej nasza planeta szybko by się schłodziła. Różnica między chłodnymi a jeszcze chłodniejszymi zakątkami świata też stałaby się bardziej odczuwalna. Woda jest swoistym stabilizatorem klimatu. Oceany pochłaniają niemal całe ciepło pochodzące ze Słońca i równomiernie rozprowadzają je po całej Ziemi, aby nie stała się nazbyt gorąca lub zimna. Bez tego wszystkiego skała stopniowo przeobraża się w mroźną pustynię. Średnia temperatura na planecie wynosi minus 70 stopni. Na biegunach jest jeszcze niższa, jakieś minus 180. Nawet w cieplejszych miejscach nie przekracza minus 5. Tymi cieplejszymi zakątkami są obecnie dawne oceany, ponieważ na ich osuszone głębiny znacznie bardziej oddziałuje teraz jądro planety. Chyba nie wyobrażaliście sobie tej planety pokrytej śniegiem. Nie mamy przecież żadnej wody, pamiętacie? Jest to po prostu bardzo zimny kawał skały. Staliśmy się większą i bardziej brązową wersją Księżyca. A ten jest w zasadzie pozbawionym wody fragmentem Ziemi. A co z wulkanami? Zdają się naszą ostatnią nadzieją na ciepło. Niestety, ze względu na brak wody, aktywność wulkaniczna drastycznie spada. Góry wulkaniczne i erupcje powstają wskutek kolizji dwóch płyt tektonicznych, oceanicznej i kontynentalnej. Ciężar wody naciska na płyty oceaniczne, w wyniku czego niejako wciskają się
pod te kontynentalne, tworząc wulkany. Zatem bez napierającej wody ich aktywność znacząco spada, a tym bardziej nie uformują się nowe. Skała jest obecnie niczym więcej niż planetą pełną wysokich gór. Z każdą kolizją płyt tektonicznych powstaje coraz więcej tych uwypukleń i zagłębień terenu, włącznie z naprawdę głębokimi rowami w rodzaju słynnego rowu mariańskiego. Normalnie powiedziałbym uważaj, bo spadniesz, ale zapomniałem, że przecież nas nie ma. Ponadto jako takiej pogody też już nie ma. Brak wody oznacza brak śniegu, lodu, deszczu, a nawet chmur. Jedynie wiatr byłby pewnie dość silny. Taki już los skały. Niezbyt kolorowo, więc może lepiej sprawdźmy, jak miewa się nasza druga planeta. Wiele, wiele miliardów lat temu Ziemię pokrywała już sama woda. Potem jakiś miliard lat wstecz poziom mórz opadł i wyłoniły się pierwsze lądy. To na zawsze zmieniło atmosferę planety, a po pewnym czasie pojawiło się życie. Co by się jednak stało, gdyby Ziemia powróciła do swojego pierwotnego stanu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy poznać specyfikę oceanicznych planet. Jak one wyglądają? A wybaczcie, prawie zapomniałem, przecież nie mamy pojęcia. Jeszcze nie odkryliśmy takiej planety, ponieważ są niebywale rzadkie. To znaczy, istnieje jedna, którą można by nazwać oceaniczną planetą. Nawet nie będę próbował wymówić jej nazwy. Mimo wszystko jednak nie wygląda tak, jak sobie wyobrażacie. Tamtejsza woda występuje w bardzo dziwnym, wyjątkowym stanie skupienia. Uczeni nazywają go gorącym lodem lub superpłynną wodą. Czegoś takiego jeszcze nie było. Generalnie jednak prawdziwe oceaniczne planety są tak odosobnionym zjawiskiem ze względu na różne uwarunkowania fizyczne, które są trudne do spełnienia. Takie obiekty wymagają bardzo specyficznej temperatury, ciśnienia i wielu innych rzeczy. No ale dobra, czysto hipotetycznie. Jak wyglądałaby taka planeta? Przede wszystkim nie mogłaby być w 100% wodnym światem. Mam nadzieję, że nie pomyśleliście o gargantuicznej kropli wody obiegającej swoją gwiazdę. To musi być planeta z jądrem i jakimś stabilnym fundamentem. Wyobraźmy sobie zatem, że cała woda na byłej Ziemi zmieszała się w jeden gigantyczny słody ocean. Spełnienie marzeń wszystkich zwierząt morskich, ale dla nas już niekoniecznie. Jedynymi zwierzętami, jakie mogłyby to przetrwać poza rybami, to pewnie umiejące pływać ptaki żywiące się morskimi stworzeniami. Podejrzewam, że nawet gdyby poziom mórz i oceanów znacząco wzrósł, i tak znalazłoby się kilka wysepek wystających ponad powierzchnię wody. Byłyby to zapewne dawne szczyty najwyższych gór typu Mount Everest. Zatem gdyby jakieś ptaki uwiłyby sobie na nich gniazda, mogłyby przeżyć jakiś czas. Ale co z nami? Cóż, wciąż mamy szansę, o ile wystarczy nam czasu na przygotowania przed gigantyczną powodzią. Moglibyśmy zaadaptować się do życia w monstrualnych łodziach podwodnych lub na równie wielkich statkach. Żywność hodowalibyśmy na ich pokładach, a żywilibyśmy się rybami. Jednak bez himalajskich wysp nie pociągnęlibyśmy za długo. Gdyby nastąpiła awaria i nie mielibyśmy gdzie przybić, możliwości usunięcia usterki byłyby niemal zerowe. Niestety, nie mamy już wody pitnej. Możemy ją pozyskać jedynie z deszczu lub poprzez filtrowanie wody morskiej, ale musielibyśmy ją gdzieś przechowywać, prawda? Takie pojemniki zajmowałyby sporo miejsca i byłyby dość ciężkie, ale ogólnie rzecz biorąc, planeta woda wcale nie jest taka zła. Jest tu nawet ciepło. Średnia temperatura wynosi jakieś 10 stopni, a globalna amplituda jest niewielka, od minus 30 na biegunach do 20 stopni na równiku. W porównaniu do skały to naprawdę nieźle. Planeta woda miałaby nieznacznie większy promień od Ziemi ze względu na objętość, owszem, wody. Z kolei jej gęstość byłaby paradoksalnie dość niska. Grawitacja też stałaby się nieco słabsza. Co się natomiast tyczy obu planet, gdyby umieścić je na orbicie Ziemi, po jakimś czasie oddaliłyby się od siebie i przemieszczały po różnych trajektoriach. Zachowywałyby również bezpieczny odstęp, dzięki któremu nie zderzyłyby się ze sobą. Rok kalendarzowy na jednej trwałby 12 miesięcy, a na drugiej 10 lub 11. No i to tyle. Interesująca wizja, prawda? Ale co najciekawsze, wszystko to naprawdę może się kiedyś wydarzyć. Trzeba pamiętać, że gęstość skorupy ziemskiej stopniowo się zmniejsza. Pewnego dnia woda może faktycznie zalać wszystkie kontynenty. Z drugiej strony za kilka miliardów lat, gdy Słońce zacznie się rozszerzać i stanie się czerwonym olbrzymem, wszystkie oceany wyschną, ale to nie stanie się jutra.
Dobrze więc, weźmy głęboki wdech i zapomnijmy na razie o tym. Wystarczy tych kosmicznych baśni braci Grimm. Nie warto marnować czasu na tak odległe sprawy. Teraz mam większy problem. Gdzie ja położyłem portfel? Przecież kładłem go tutaj.